Hej, witajcie w kolejnej zapowiedzi, w takim krótkim filmiku. Witamy Was z Łobuziaczkiem. Ten piękny dzień. Jest ciepło, ale wiecie co, troszeczkę się tak chmurzy. Zapowiadają jakiś tam deszczyk. Chociaż ja patrzyłam na radarze i ma nas co ominąć. Ale troszeczkę tak, wiecie, no lekko się zachmurzyło. Ale tak mówię, jest super ciepło. Ciekawe jak jest u Was, bo u nas jest codziennie bardzo, bardzo gorąco i tak jak na razie ma być, dopiero po niedzieli coś tam się ma zepsuć pogoda. Łobuziak oczywiście czeka, tak słodziaku? On jest troszeczkę zaspany, bo on teraz spał w domu, a teraz wyszliśmy na spacerek, trochę się przewietrzyć. Za chwilę idę robić nowy odcinek, nowy filmik. Taki dłuższy, ale on nie pojawi się jutro, bo na jutro go nie zdążę zrobić jeszcze. Jutro zapraszam Was na inny odcinek, krótszy, ale też taki szokujący. Będzie to taka sprawa, powiedzmy, że na czasie, ponieważ taka związana z mediami społecznościowymi. Jestem ciekawa, czy Wy o tej historii słyszeliście już, więc jak go jutro obejrzycie, to dajcie znać, czy słyszeliście historię. Myślę, że będzie dla Was bardzo ciekawa. Więc zapraszam Was jutro o godzinie 16 na nowy odcinek. W przyszłym tygodniu pojawi się też na kanale dodatkowy odcinek, ten z serii Krótko i na temat. To będzie w środę o 19, więc też Was już na niego zapraszam. A za tydzień, właśnie jeśli mi się uda, to dodam Wam ten odcinek, który teraz przygotowuję, bo on jest trochę dłuższy, ale no bardzo, bardzo taki przerażający, więc o podwójnym życiu można powiedzieć pewnej osoby, a co tam się wydarzyło, to się jeszcze dowiecie, jeszcze Wam przypomnę o tym odcinku, tak więc mam nadzieję, że zajrzycie na kanał, że obejrzycie i ten odcinek w tą sobotę, i ten za tydzień, i ten w środę. Bardzo, bardzo Was zachęcam. Dziękuję Wam za wszystko, dziękuję Wam za oglądanie, za komentarze. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je tutaj pod tym odcinkiem. Op. A teraz może przejdziemy się jeszcze na chwilę na działeczkę. Chodź! Chodź, idziemy na działeczkę. Chodź, chodź, chodź. A później pokażę Wam jeszcze róże, bo chcieliście zobaczyć. Jeszcze wszystkie się nie rozwinęły, ale już niektóre zakwitły. Chodź, słodziaku, chodź. Idziemy dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Tutaj jest moja pietruszka. Była taka wysoka, ale wczoraj ją obcięłam całą, chcę, żeby taka nowa wyrosła, bo już wiecie, już kwiatki miała, więc ją obcięłam i będzie nowiutka. Moje ziemniaki sobie tutaj rosną. Tu mam jeszcze więcej tych ziemniaków. One na razie tak średnio wyglądają, no nie, ale spokojnie, one jeszcze większe urosną. Dopiero je sobie tak popkopywałam trochę. Trochę krzywo są, nie są proste te rzędy, dlatego że tu wyrosło trochę ziemniaków z tamtego roku, oprócz tych posadzonych w tym. Powinno się zmieniać miejsca i nie sadzić w roku, nie sadzić w tym samym miejscu, co w zeszłym roku rosły, ale ja posadziłam na tym samym, będzie ok, dlatego jest trochę więcej. Tu jest inny gatunek, wcześniej je posadziłam, więc będą wcześniejsze. Tutaj są truskaweczki, jest ich dosyć dużo. Już tu się robią czerwone. Już próbowałam, bardzo dobre. Hop. A tu rośnie jeszcze więcej ziemniaków. Więc będzie co jeść. Jeszcze nie mogę czekać takich nowych, młodziutkich ziemniaczków. Ciekawe, czy Wy takie ziemniaki lubicie. Takie młode ziemniaczki.
I z czym lubicie takie najbardziej jeść? A tutaj zobaczycie, są pszczółki, burarki w domku. One tam składają do tych dziurek wszystkich kokony. I już je trochę zamurowały, zobaczcie, zamurowały, tam są w środku zamurowane kokony, one przynosiły sobie wodę i piasek i sobie tak zamurowały, dlatego to nazywają się pszczółki murarki, tam sobie wchodzą do środka, fajnie, no i dopiero te pszczoły, te z tych kokonów, wiecie, będą, te kokony będą po prostu tutaj zimowały i na wiosnę będą nowe, młode pszczółki, więc one sobie tak pracują cały czas. A łobuziak je często tutaj odwiedza i wita się z nim, podchodzi pod samą tą. Nie ugryzły go, nic mu nie robią, chyba go znają. O nim też nic nie robi. Tak więc my tam sobie tutaj wszystko robimy, bawimy się. Gdzie tego patyka dałeś? Gdzie dałeś? Na stuś. Gdzie jest? Poszukamy? Gdzie ten patyczek jest? Zgubiłeś. Chodź, poszukamy, szukamy. No, szukamy, szukamy. Szukamy, szukamy, słodziaku. Szukamy. Ja mam. Poczekaj. To nie jest patyk. Ale to jest taki malutki. To malutki patyczek. On czasem przynosi takie patyczki. Takiej wielkości, czasem duże, czasem jeszcze mniejsze. Czasami znajdzie taki mini, mini patyczek i go przyniesie, żeby mu go rzucać. Już ci rzucę, słodziaczku. Zobacz, co mam. Hop, szukaj. Znalazłeś? To zostaw. Jak zostawisz, to ci rzucę. No co? No super. Zostaw. Super piesek. Jesteś słodziak. Słodziak. Stop. Siad. Kochany piesek. Daj głos. Jeszcze raz. Trochę głośniej. Super pies. Hop. Szukaj. Super, Lesuś. Jesteś słodziakiem, najsłodszym pieskiem na świecie. Tak? No i tutaj macie róża. Zobaczcie. Jaka jest prześliczna. Ona jest taka biała, ale nie czysto biała. I te środki tutaj, widzicie, są takie delikatnie wpadające w taki blady róż. I pachnie przepięknie, naprawdę super pachnie, jest śliczna róża, i tak mówię, to stara róża, ma więcej lat niż ja. I chciałam ją mieć, przywiozłam sobie ją od mojej mamy w tamtym roku. Jest prześwietna, odporna na choroby, na mróz. Nawet jak tutaj stoję tak z dala od niej, to po prostu czuję, jak pachnie. Nie wiem niestety, jak ona się nazywa, ale jest świetna. Już tutaj młode różyczki wyrastają, tak więc będę mogła sobie, jeśli będę chciała, jeszcze gdzieś przesadzić i będę miała więcej. Ona właśnie taka jest, że dużo właśnie młodych wyrasta. Tak naprawdę nie trzeba jej szczepić. Ale jest prześwietna. Jest piękna ta róża. Tutaj mi ciężko jest przejść, bo tu mam takie, wiecie, zagrożenie, bo trawa jest posadzona, posiana trawa i mam, wiecie, zagrodzone, żeby łobuz tam nie wskakiwał. Zaraz muszę ją iść zresztą podlać. Dlatego tak mi tutaj się źle pokazuje. Ale zobaczcie, jest przepiękna. Piękna róża. Zobaczcie, ile jeszcze będzie miała kwiatów. Mnóstwo. Jest prześliczna. Wiem, że tutaj na kanale jest też dużo osób, które lubią róże i też mają w swoim ogrodzie. Chcieliście właśnie je zobaczyć. To moje róże. Pokażę Wam też, jeśli, znaczy jak zakwitną te drugie, te różowe, to też Wam pokażę. Na razie jeszcze nie zakwitły.
Tak więc to tyle na dzisiaj. Taki krótki, szybki odcinek. Krótka, szybka zapowiedź. Więc pamiętajcie, jutro o godzinie 16 na kanale pojawi się nowy filmik. Zapraszam Was do wysłuchania bardzo serdecznie. A w środę też pamiętajcie, o 19 tym razem pojawi się kolejna sprawa z serii Krótko i na temat. Więc zachęcam Was do oglądania, do subskrybowania, no i do dodawania komentarzy. Czekam właśnie na Wasze komentarze. Piszcie komentarze dotyczące odcinków. Możecie też zadawać jakieś pytania, jeśli chcecie. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. No i do usłyszenia.